Dzień dobry. W ten weekend miał na kanale pojawić się film z zupełnie innej tematyki, jednak nie mogłem przejść obojętnie wobec tego, co się aktualnie dzieje w naszym kraju. Cały tydzień słuchałem doniesień na temat pożaru w największym w Polsce Biebrzańskim Parku Narodowym. Powierzchnia tego parku wynosi 59 tysięcy hektarów, a pożar dotknął około 6 tysięcy, głównie terenów bagiennych, torfowisk, miejsc trudno dostępnych, dlatego tak ciężko było gasić ten pożar. Kiedy nagrywam ten film, sytuacja wydaje się opanowana, choć akcja gaśnicza nadal trwa. Rozpoczęła się w niedzielę 19 kwietnia. Dziś jest piątek, nagrywam ten film w piątek. Ja sam wsparłem finansowo w zbiórkę pieniężną na ten cel, ponieważ środowisko naturalne ma ostatnio pod górkę. Mamy problem suszy, zmian klimatycznych. Musimy o niego zadbać, by przyszłe pokolenia również mogły się nim cieszyć w takiej formie, jak my teraz. Najgorsze jest to, że pożar wybuchł najprawdopodobniej wskutek podpalenia. Być może był to jakiś niedopałek, mamy bardzo suchą ściółkę w lasach, jednak najbardziej prawdopodobne jest wypalanie łąk, które jest częstą i bardzo niekorzystną dla ludzi i środowiska praktyką wiosenną. Dlaczego ludzie wypalają łąki? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie i pokazać, że nie należy tak robić. Jeśli ten materiał przyczyni się do tego, że choć jeden pożar nie powstanie, to już to będzie sukces. Zacznijmy. Ludzie od tysięcy lat używali ognia do przygotowywania miejsca pod uprawę roślin i nawet ma to swoją nazwę – system żarowy. Wypalano lasy, by przekształcić je w pola uprawne. Były one obsiewane kilka lat z rzędu, aż do wyczerpania gleby. Wtedy przenoszono się w inne miejsce i wypalano kolejny kawałek lasu. Taki pierwotny sposób użytkowania rolniczego pola nazywamy jednopolówką. Jednak kiedy wprowadzono płodozmian, również korzystano z ognia. Uważano, że taka praktyka przygotowuje pole do zasiewu. Myślano, że spulchnia to glebę, a powstały popiół ją nawozi. Dodatkowo można było pozbyć się uciążliwych chwastów. Jednak tak było kiedyś. Nie istniały rozwinięta technologia i zaawansowane badania, które byłyby w stanie pokazać ludziom wszystkie skutki tego typu działań. Dlaczego więc obecnie niektórzy ludzie wypalają wiosną trawy i nieużytki rolne? Ponieważ nadal mają zakorzenione, że usunięcie niezebranego ostatniego odrostu trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej wiosennej trawy, co miałoby się przełożyć na korzyści ekonomiczne. Jednak wszystkie tego typu opinie dotyczące wypalania traw są nieprawdziwe, niebezpieczne i wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Niektórzy rolnicy twierdzą, że popiół powstały po wypalaniu wzbogaca, nawozi glebę. Jest to jednak rolniczy mit, nie mający wiele wspólnego z rzeczywistością. Po pożarze naturalny rozkład pozostałości roślinnych zostaje spowolniony, a to wpływa negatywnie na urodzajność gleby. Dodatkowo zahamowany zostaje naturalny proces asymilacji azotu z powietrza. Z kolei popiół bogaty w związki potasu i fosforany jest rozwiewany przez wiatr i wymywany do zbiorników wodnych. Ziemia zostaje zniszczona przez ogień i dodatkowo pozbawiona cennych minerałów. Wypalenie próchniczej, najżyźniejszej wierzchniej warstwy gleby na kilka lat obniża jej wartość użytkową. Jeszcze gorsze konsekwencje mają pożary na terenach torfowych, ponieważ torf może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb podłoża. Tli się on pod powierzchnią i bardzo trudno go ugasić. W przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat. Znowu nawołując do Biebrzy, część tego spalonego obszaru to właśnie torfowiska. Okazuje się także, że wypalanie nie chroni od pojawiania się chwastów w późniejszym czasie. Niektórzy uważają, że ich nasiona spalą się i chwasty się nie pojawią. Jednak obserwacje wykazują, że po przejściu ognia i tak zostaje ich spory zapas w glebie, a gdy spłonie konkurencja, to właśnie one obejmują panowanie. Wypalanie nie tyle, że nie pomaga w walce z chwastami, a ma w tym aspekcie negatywne skutki. Reszta to sprawy oczywiste, ale i takie powtórzę. Unoszący się w powietrzu dym udaremnia pszczołom i trzmielom zapylanie kwiatów, a przez to zmniejsza się jakość plonów. Jest też bardzo szkodliwy dla nas ludzi, ponieważ podczas wypalania traw wydziela się wiele toksycznych związków, np. azotu czy siarki. Te związki prowadzą do różnych alergii lub nowotworów. Wypalanie łąk, trzcinowisk, traw i innych roślin zagraża również życiu wielu gatunków zwierząt. Giną wówczas organizmy żyjące na co dzień w wierzchnich warstwach gleby, np. dżdżownice, poprawiające właściwości fizyczne i strukturę gleby. To właśnie one naturalnie ją spulchniają. Dodatkowo ofiarami ognia stają się także małe owady, takie jak mrówki czy chrząszcze zjadające pozostałości roślin i zwierząt, co normalnie wpływa na zwiększenie jakości gleby, jednak jeśli nie ma tych owadów, to pozbawiamy się tego przywileju. Podczas wypalania traw giną także biedronki, sojusznik ludzi w starciu z mszycami. Oczywiście często ofiarami pożarów padają także większe stworzenia, takie jak gady, płazy czy niewielkie ssaki, jeże, krety, ryjówki, młode zające. Pożar niszczy naturalne siedliska lęgowe ptaków, a wiele z nich tworzy gniazda właśnie na ziemi lub w trzcinach. Podczas pożaru Biebrzy głośno było o bieliku, który spłonął żywcem, próbując chronić swoje gniazdo. Wielu nieodpowiedzialnych ludzi wypalających trawy czy łąki twierdzi, że kontrolują sytuację. Niestety ogień bardzo często wymyka się człowiekowi spod kontroli, narażając zdrowie oraz życie innych ludzi i zwierząt, a także przenosi się na zabudowania, nierzadko niszcząc dorobek całego życia mieszkańców. Oczywiście tego typu praktyki są prawnie zakazane u nas w kraju. Niestety to niektórych nie zniechęca. Jeśli chodzi o pożary traw, to za ponad 90% przyczyn ich powstawania odpowiedzialny jest człowiek. W roku 2019 zanotowano ponad 50 000 pożarów traw i nieużytków rolnych. Dlaczego nagrałem ten film? Bo strasznie podnoszą mi ciśnienie wiadomości takie jak te z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nigdy tam nie byłem, ale bardzo chciałbym pojechać. Chciałbym mieć szansę pojechać, a ludzka głupota jednego sprawia, że każdy z nas traci, ponieważ pożary jeszcze bardziej pogłębiają suszę w naszym kraju i sprawiają, że zanikają miejsca, o które szczególnie powinniśmy dbać. Tak jak wspominałem, jeśli ten materiał przyczyni się do tego, że choć jeden pożar nie powstanie, to już będzie sukces. A może uda się dotrzeć do większej ilości ludzi, którzy nie są świadomi, że źle czynią, bo to też nie jest tak, że każdy rolnik w ten sposób działa. Jest wielu odpowiedzialnych ludzi dbających o środowisko naturalne. Jednak wystarczy, że znajdzie się jeden kierujący się szkołą swojego pradziadka i nieszczęście gotowe. Bywa też, że takie zdarzenia zachodzą z winy innych ludzi, nie rolników. W moim rodzinnym Krakowie, mimo że to miasto, również się słyszy o wypalaniu łąk, ponieważ tak najłatwiej oczyścić teren. U takich podpalaczy również nie powstają wtedy refleksje, jakie konsekwencje takie działania za sobą niosą. Dlatego nagrałem ten film, by uświadamiać. Wypalanie traw, łąk, torfowisk, nieużytków rolnych jest bardzo niekorzystne dla ludzi i środowiska. Dziękuję za uwagę.